Adam, to jest program Po Godzinach. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną w studiu ksiądz Marek Biernacki. Witam księdza serdecznie. Witam. Jak nie trudno się domyślić, patrząc zresztą na księdza, tematem rozmowy będą Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży w Rybniku zaczęły się na dobre już chyba wczoraj, z tego co ksiądz mówił. Tak, zaczęły się wczoraj właśnie i wczoraj pierwsze grupy już przyjechały do Rybnika. Tak to jest rozłożone. Tych grup mamy bardzo wiele, blisko 30. Niektóre grupy samolotowe, co właśnie warunkują tutaj przyloty. Więc wczoraj już Trinidad i Tobago, wczoraj nawet Francja już autokarami przyjechała, także jest tych grup troszkę, ale ten boom to jest właśnie dzisiaj. Jutro jeszcze pojedyncze grupy są, pielgrzymi są. No to kogo będziemy gościć w Rybniku? Kogo będziemy gościć? Tak, no trzy takie największe grupy to jest Francja, to są Włochy i to są Niemcy. To są grupy między 250-300 osób, największe, a potem mamy szereg grup mniejszych. Może powiem o tych egzotycznych, bo one są zawsze najbardziej takie atrakcyjne, jak to ktoś powiedział. To są na przykład Karaiby, państwo San Lucia, to jest na przykład Korea, to jest Meksyk, to jest Trinidad i Tobago i to są maleńkie, pojedyncze grupy z Wenezueli i z Brazylii. No, imponujące. Czyli cały świat w Rybniku. Cały świat w Rybniku, proszę. Pewnie jakiś program przygotowali się, no bo trudno, żeby oni tutaj siedzieli i czekali na wyjazd do Krakowa. Tak, tak, oczywiście. Program jest układany też ze centralną w Krakowie, bo to jest czas dni w diecezji, czyli ten diecezjalny czas w Rybniku i potem czas krakowski. Czas diecezji ma przede wszystkim na celu poznanie kultury danego regionu, tradycji, zwyczajów, życia rodzin, dlatego, co warto zaznaczyć, wszyscy pielgrzymi są w rodzinach zakwaterowani. Pierwszy taki pełny dzień, czwartek, to właśnie jest dzień, kiedy spotykamy się tutaj na rybnickim kampusie, wcześniej na mszy w Bazylice, świętujemy, poznają się te grupy, integrują. Potem ważnym dniem będzie niedziela. Niedziela w parafii, owszem, ale dzień wcześniej jeszcze w Katowicach, na Muchowcu, na lotnisku. Taki dzień diecezjalny, to też jest taki program odgórny. Ale na przykład piątek mają takim dniem, kiedy mogą udać się na wycieczki do Częstochowy. Wielu wybiera również Auschwitz, chce zobaczyć. Jedni jadą w góry. Więc program jest organizowany łącznie z tym świętowaniem całego miasta właśnie w niedzielę 24, gdzie prezydent miasta zaprasza na to świętowanie. Program bardzo bogaty, obfity. Myślę, że wszyscy skorzystają. 1500 wiernych z obcych krajów. Jak to zorganizować? Jak to logistycznie załatwić? Dopiąć wszystko? No bo to są przecież autobusy. To są te rodziny, które ich przyjmują. To są wycieczki, wyjazdy. No jest tak, to tej są roboty. Wycieczki. To jest transport również z lotniska. Bardzo często trzeba ich tutaj przywieźć. To są jakieś inne sprawy, chociażby takie drobne, jak załatwienie karty SIM do telefonu. Wczoraj na przykład było zapotrzebowanie. To jest zapotrzebowanie na wymianę waluty. No jest wiele spraw. Natomiast myślę, że jest to znów dobrze zorganizowane, bo każda parafia ma swoje parafialne centrum Światowych Dni Młodzieży. Tam jest młodzież, wolontariusze, oni się zajmują grupą, oni współpracują ze mną. Na przykład na dworcu komunikacji miejskiej, gdzie grupy się meldowały, czekał wolontariusz, wsiadał do autobusu i grupę jakby zaprowadzał do parafii. Także jest dużo organizacji, ale tak jak mówię, jest sztab ludzi, który się tym zajmuje, każdy ma jakąś funkcję, zresztą przygotowania od miesięcy, no jakoś to gdzieś myślę mamy połączone. Wspomnieć należy również wszystkie służby miejskie zaangażowane w tę stronę bezpieczeństwa, za co też jesteśmy wdzięczni. No właśnie, bezpieczeństwo, ten temat się pojawia przy różnego rodzaju spotkaniach masowych, dajmy na to. Przygotowany Rybnik, policja i pozostałe służby są w pogotowiu? Przygotowany i nie mówię tego po to, żeby po prostu tak powiedzieć, bo tak trzeba powiedzieć, ale te przygotowania, proszę mi wierzyć, od kilku dobrych miesięcy, mnóstwo spotkań i z policją, i ze strażą miejską, i ze sztabem tutaj zarządzania antykryzysowego w Rybniku. Naprawdę służby są gotowe, wszelkie informacje posiadają, także ja zawsze powtarzam, trzeba też zaufać, tak, bo ktoś mówi, no ale jeśli coś, no jeśli coś ma się stać, to się stanie, no cóż możemy więcej. Zrobiliśmy co w naszej mocy, jesteśmy pewni, że zrobiliśmy to dobrze i ufamy, że dobrze będzie. Proszę też pamiętać, że Światowe Dni Młodzieży są dziełem Bożym. Dziełem Bożym, czyli ten z góry też nad tym czuwa, jesteśmy tym przekonani. Opieka się z pewnością przyda. Czegoś się obawiacie jako organizatorzy? Czego się obawiamy? Obawiamy się może jedynie, że gdzieś tam komuś, jak to się mówi w takiej potocznej mowie, odbije, że ktoś będzie chciał czymś zaimponować. Może nawet z naszych Polaków, chociaż myślę, że nie. Może ktoś będzie chciał gdzieś kogoś zaczepić. Jedynie takich jakichś tam, powiedzmy, głupich żartów, które mogą spowodować, że gdzieś tam, ale
mówię, nie mówmy, bądźmy raczej tutaj, idźmy w stronę, że będzie wszystko dobrze, bo tak jak mówię, każda grupa, która przyjeżdża, ma swojego lidera, grupa jest razem zawsze, jest nastawiona pozytywnie, chce wnieść pozytywną energię tutaj. Myślę, że nasi Polacy, gospodarze podobnie. Jasne, a sądzi ksiądz, że zmieni się, że oni będą widoczni, że w ogóle Światowe Dni Młodzieży w parafiach, tutaj w Rybniku, w okolicach, czy to będzie zauważone? Ktoś, kto nie wie o tym, że te Dni Młodzieży to nie tylko Kraków, nie tylko Częstochowa, gdzie będzie papież, ale to też właśnie diecezje. Czy to będzie widać na ulicach, tak w codziennym życiu? Będzie widać zdecydowanie, bo z jednej strony tak, ta strona zewnętrzna w mieście, proszę zauważyć, są banery, są gdzieniegdzie plakaty, są imprezy te miejskie, mhm. gdzie mówimy Światowe Dni Młodzieży, także już o tym się będzie wyraźnie mówić, pokazywać, prezentować, a z drugiej strony no ci pielgrzymi nie będą przecież trzymani w zamknięciu w domach. Oni na przykład wieczory mają wolne, więc ci, którzy są w Rybniku, w centrum, będą korzystać, mają takie możliwości z tego wszystkiego, co Rybnik proponuje wieczorami, a więc gdzieś może jakiś McDonald's, gdzieś jakaś restauracja, kawiarnia, spacer, fontanny, mnóstwo rzeczy ze swoimi gospodarzami, także na pewno ich będziemy widzieć. Znakiem charakterystycznym, jakby ktoś był ciekawy, który to jest pielgrzym, jest właśnie ten identyfikator. Każdy pielgrzym go posiada, nosi, to jest jego znak tożsamości. Mają też kapelusze słomianne, więc w tych kapeluszach, jeśli się pojawią, to również. No a potem oczywiście, że tak powiem, kolor skóry, to też gdzieś będzie świadczyło, a to jest ktoś, kto do nas przyjechał. Także jestem przekonany, że dają się zauważyć w Rybniku. Nie tylko tej strony jesteśmy, chodzimy, ale śpiewamy, gramy na gitarze. Tak przynajmniej już widzę u mnie grupę, która przyjechała, rozkłada się gdzieś tam wokół parafii dzisiaj i już gdzieś tam sobie śpiewają. Ludzie przechodzą, patrzą. No właśnie, czy to będzie też tak, do tego zmierzałem, czy rybniczanie, również ci biorący udział w Dniach Młodzieży, ale też ci zwykli będą zafascynowani tą inną religijnością, bo to jest, Bóg jest jeden, prawda, tak jak wszyscy wiemy, natomiast sposoby wyrażania swojej wiary są przeróżne i myślę, że taki konglomerat różnych narodowości, to też chyba wpłynie pozytywnie. Oczywiście, jak najbardziej, tak jak pan redaktor mówi, Bóg jest jeden, ale są różne formy jakby przekazywania tej wiary, różna jest ekspresja, też bym powiedział, prawda, więc To też będzie gdzieś widzialne. Zresztą Włosi na przykład, czy te kraje latynoamerykańskie, no oni lubią taką właśnie żywiołowość. Trinidad, kiedy żeśmy przywozili w nocy właśnie z lotniska, 24 osoby, kierowca powiedział, całą drogą śpiewali w tym busie. Po północy już było, całą drogą. Ale to jest ich kultura, to jest ich tożsamość. Ja myślę, że podobnie właśnie będzie tu w Rybniku, że kiedy oni pójdą sobie na rynek, bo tak ich też zachęcamy wieczorami, w czwartek, w piątek, czy w niedzielę na rynku, to oni gdzieś tam będą właśnie tak się prezentować. Ja to pamiętam z poprzednich spotkań Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczyłem, że tak to właśnie było, że myśmy gdzieś wieczorami siadali, śpiewali, dołączyli się Chorwaci, dołączyli się Włosi, wymienialiśmy się piosenkami. Na tym to polega. Ubogacamy się. Wszyscy tworzymy wspólny dom jakby. Jasne, nie będzie księdzu żal, jak pojadą? Może będzie żal troszeczkę pewnych relacji, znajomości, pewnych rozmów, które się przeprowadza już i będą jeszcze. Natomiast taka jest kolej rzeczy. No, oni są u nas na chwilkę, potem jadą do Krakowa, tam jest to centralne spotkanie z Ojcem Świętym. Natomiast potem na pewno pewne relacje będą trwały. To już widzimy, bo pewne grupy były z nami w kontakcie już wcześniej. Zawiązały się już pewne przyjaźnie. Więc jestem przekonany, że będą trwały te relacje. Myśmy już mieli okazję być we Francji z rewizytą, kiedy oni przyjechali zobaczyć tutaj Rybnik. Także na pewno to wszystko będzie owocować. Czego życzyć w takim razie na rozpoczynające się diecezjalne Światowe Dni Młodzieży? Ja myślę, że przede wszystkim otwartych serc. I to ze strony pielgrzymów, i ze strony tutaj naszych gospodarzy rybniczan. Otwartych serc na to, co jest, co będzie. Takiego otwartego spojrzenia, prawda, na to wszystko, co proponujemy. A z drugiej strony takiej przyziemnej, no to dobrej pogody, bo jeśli mamy imprezy plenerowe, jeśli zapraszamy miasto, chcemy, żeby to miasto uczestniczyło, no i pogoda to na pewno jest wielkim sprzymierzeńcem. Jasne. To tego też życzymy w takim razie. Dziękuję bardzo. Dla nas to na dzisiaj wszystko. Ksiądz Marek Bernacki, jeden z organizatorów. I koordynator rejonu. Koordynator rejonu tutaj Rybnickiego Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję księdzu ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my spotykamy się oczywiście już w następnym programie.